Nie żyje dwunastoletnia dziewczynka, która została potrącona przez kierowcę samochodu osobowego na ulicy Świętego Wojciecha w Jaworznie. Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 19. Nastolatka wracała wieczorem do domu i wysiadła na przystanku w pobliżu ośrodka edukacji ekologiczno-geologicznej Geosfera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej ominęła. Jakby swój przystanek, na którym miała wysiąść, wysiadła o przystanek za późno, po czym poinformowała mamę o tym, aby ktoś po nią po prostu wyszedł na ten przystanek. Wtedy dziewczynka najprawdopodobniej weszła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Uderzył w nią prowadzony przez 34-letniego mężczyznę Fiat punto. Mimo akcji ratunkowej nie udało się uratować nastolatki. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokurator która